Witam. W tym wideo zajmiemy się zgłębianiem technik odejmowania liczb trzycyfrowych. Powiedzmy, że chcemy odjąć 357 minus 156. Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie najpierw w jakikolwiek sposób wykonać takie odejmowanie. Jeżeli żaden sposób nie przychodzi Wam do głowy, to też nie ma problemu, bo zaraz przebrniemy przez to wspólnie. Ale próbowanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Pokombinujcie trochę. OK, zróbmy to teraz razem. Można na przykład tak, że 156 możemy rozbić na poszczególne wartości dziesiętne. Osobno potraktujemy każdą pozycję. Czyli 156 to jest 100 plus 50 plus 6. Czyli możemy przepisać to odejmowanie tak: 357 minus 100 minus 100 minus 50. Minus 50, ta piątka na pozycji dziesiątek to 5 dziesiątek, czyli 50, i minus 6, czy to nam w czymś pomaga? Zatrzymajcie na chwilę film i spróbujcie teraz to policzyć. No dobrze. Część z was mogła pomyśleć sobie tak: jeżeli mamy 3 setki i 57 i od tego odejmiemy jedną setkę, to zostaną nam dwie setki i 57. Jeżeli teraz odejmiemy. 50 od 200 i 57, to tu mamy 5 dziesiątek i odejmujemy 5 dziesiątek, czyli zostanie nam 0 dziesiątek i w takim razie mamy teraz 207. Dwie setki, 0 dziesiątek i 7 jedności. Zostało jeszcze odjęcie 6. Jeżeli od 207 odejmiemy 6, to oczywiście otrzymamy 201. Zabraliśmy z tych siedmiu jedności 6 jedności i została jedna jedność. Dwie setki zostały bez zmian. Tak wygląda jedna z metod odejmowania liczb wielocyfrowych, bardzo skuteczna metoda odejmowania liczb wielocyfrowych i można ją stosować również do liczb wielocyfrowych, które mają więcej niż trzy cyfry. Ale można takie odejmowanie wykonać również w inny sposób. Można na przykład poprawić trochę obydwie te liczby, żeby odejmowanie było prostsze. Na przykład. Czy nie byłoby łatwiej, gdybyśmy zamiast odejmować 156, mogli odjąć tylko 150? Istnieje sposób, w jaki da się to zrobić. Jeżeli odejmiemy lub dodamy jakąś liczbę, zarówno do tej, jak i do tej liczby, to różnica pomiędzy tymi liczbami przed i po takiej operacji będzie taka sama. W takim razie, dla tych konkretnych liczb możemy odjąć szóstkę od obydwu z nich i dopiero potem obliczyć różnicę między nimi. Policzmy to w ten właśnie sposób. Odejmiemy szóstkę od obydwu liczb. Ile to będzie? 357 minus 6. Wystarczy, że od 7 jedności odejmiemy 6 jedności, czyli to będzie 351, minus 156 minus 6 to 150. I takie odejmowanie może być dla wielu z Was łatwiejsze do wykonania. Bo jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę tylko setki, to mamy trzy setki, odejmujemy od tych trzech jedną setkę, zostają dwie setki, dziesiątek mamy 5. Jeżeli odejmiemy od nich 5 dziesiątek, to zostanie 0 dziesiątek i na koniec jedna jedność, nic od niej nie odejmujemy, więc zostaje ta jedna jedność. Można jeszcze inaczej, 3 setki minus 1 setka to dwie setki, a 51 minus 50 to 1. Mam nadzieję, że takie techniki pomagają wam w liczeniu. Jeszcze inny sposób może być taki, że zamiast odejmować 150, odejmiemy 160. Przed odejmowaniem dodamy do obydwu tych liczb czwórkę. Zatrzymajcie znowu ten film i spróbujcie sami wykonać to odejmowanie w taki właśnie sposób. Ile to jest 357 plus 4? 357 plus 3 to 360 i jeszcze plus 1 to 361. Jeżeli dodamy czwórkę do 156, to otrzymamy 160. Ponieważ dodaliśmy tę samą liczbę, czwórkę, do obydwu tych liczb, to różnica w tym i w tym przypadku jest taka sama. 300 minus 100 to 200 i 61 minus 60 to 1, czyli 201. Jeżeli liczymy w pamięci, to wygląda to w ten sposób, że od 361 odejmujemy 100, i dalej zamiast rozbijać na wszystkie pozycje, tak jak zrobiliśmy to tutaj, możemy rozbić na pozycje dziesiętne tylko częściowo. Osobno rozpisaliśmy setki, ale dziesiątki jedności możemy już dla ułatwienia potraktować wspólnie. Minus 60. Zamiast dopisywać jeszcze osobno 0 jedności. 361 minus 100 to 261 i minus 60 to 201. Zapamiętajcie z tego filmu, że sposobów na wykonanie odejmowania liczb wielocyfrowych jest bardzo dużo, bez względu na to, jak dużo cyfr mają te liczby. I w tym filmie przedstawiliśmy tylko parę z tych sposobów. Ale chodzi o to, żeby dobrać metodę liczenia do konkretnego zadania, bo różne metody sprawdzają się różnie w różnych sytuacjach.